To jest właśnie pół dystrybucji Circolecta manualny, do wykupu manualnego opłaty. Zaraz właśnie wykupię Circolecta. Zarejestrować. Jeśli mamy, chcemy zanulować poprzednią opłatę, to tam, tutaj dajemy anuluj i postępujemy zgodnie z instrukcjami. Ja kupuję. Jeśli posiadasz kartę, nie posiadam. Teraz muszę kraj. Akurat jeżdżę samochodem niezarejestrowanym w Polsce, więc muszę. Mamy teraz numer rejestracyjny. Teraz z emisji spalin Euro 5. Data wjazdu, dokładny czas wjazdu na autostradę. Ja będę wjeżdżał za godzinę. No to o 10 dajmy na to. 11. Dobra. No, tu trzeba dokładny punkt. Ja zawsze z mapy. Ja będę wjeżdżał tu. Na granicy duńsko-niemieckiej. Będę wjeżdżał na autostradę. Muszę dać Elund Bundes. Granic jako punkt startowy i punkt teraz zjazdowy. Będę zjeżdżał tu. Raz, dwa, tym zjazdem będę zjeżdżał. Dobra, już wyznaczyło trasę. Tu patrzymy, trendy wyznaczyło trasę, czyli A7, potem zjazd na A37 i zjazd już docelowy. Tu można przesuwać, jak jest więcej tych autostrad, to sobie przesuwamy. No i kwota, odcinek, który mamy przejechać. No, gdy chcemy zmienić przebieg trasy, to tu się daje zmień przebieg trasy. No i podajemy punkty, przez które przejechać chcemy. Na przykład gdybyśmy chcieli jechać, nie wiem, jakoś tak, o tu, tędy, tu. No to wtedy trzeba tu dać, tu mu zaznaczyć punkt. Kurwa, do roboty będzie jechać. I wtedy on wyznaczy ten sposób. Ja jestem w stanie, muszę do roboty jechać. Dobra. Wróć. No to kurwa, to coś mówiłem. Jedziemy dalej. Tutaj trzeba jeszcze raz sprawdzić wszystkie dane. Kwota. Ok. Prawie płatności. Karta kredytowa, gotówka, karta paliwowa. Płacę kartą paliwową. I wsuwam tu. Strykło, od razu wyciągam i tu się pojawiła się kwota zielonym przyciskiem PIN. OK i OK i czekamy na dwa tikety. To jest takie potwierdzenie. I drugi. Jest.
No i tu pisze, że opłata jest ważna od godziny 10. O. Od 10 do 23. Jeśli by mi zabrakło czasu do 23, to muszę anulować opłatę kupinową. Tu podane jest, z którym miałem postawiony przejechać. Kwota, kilometry. Tak. Dobra.